Cześć wszystkim. Może króciutko o maczecie, bo będą jeszcze filmy z nią związane trochę. Ta maczeta ewoluowała. Widzicie? O, trochę ją odchudziłem, bo była za ciężka. Kilka razy testowałem, rąbałem, wypróbowywałem i tak. Doszedłem do wniosku, że jest po prostu za ciężka. O. Na razie tak wygląda, tylko tak pokażę króciutko. O, nie będzie widać. Jeszcze będę ją ostrzył i dalej testował. Zrobiła się lżejsza, bardziej poręczna. Ale nie o maczecie. Wpadł mi w łapy taki nożyk, widzicie. Zaraz zobaczę. Pewnie można będzie przeczytać nazwę. Na YouTubie reklamować nie wolno, więc pokazuję. Będzie tytuł, po prostu nie będzie to ostrzenie tego nożyka, tylko formowanie ostrza, bo nożyk jest nowy, nikt tutaj jeszcze go nie ostrzył, ma ostrzenie fabryczne. I ono tutaj trochę nie jest równe, przeszło na tą stronę, tutaj czubek jest przeostrzony, przeszło na tą stronę, a tutaj jest dość równo w miarę, nie? Wypróbowywalny był, bo kupiłem go na takim targu. Także tylko tutaj próbowany był przez ludzi na jakimś drzewie. Gość mi też proponował, żebym próbował go na drzewie. O, widzicie, on tak wygląda. Później go złożę, to pokażę wam w całości, w takim malowaniu. Czekaj, gdzie on jest tutaj? O, tak to wygląda. O. On tak mniej więcej wygląda. O. Jest dość dobrze zrobiony. Rasowy Chińczyk oczywiście. Pasuje te okładziny. To jest plastik jakiś ABS. Dość mocny, sztywny. I przyłożone to tylko było i tyle. I przykręcone. Ono tego typu. Skręcane śrubki. Trzeba będzie jakimś loctajnym niebieskim zabezpieczyć przed odkręcaniem i będzie dobrze, ale nie podoba mi się ten nożyk, jak on jest naostrzony. Teraz sprawdzimy jego ostrość. Ja już sprawdzałem. Widzicie, on nie chce za bardzo dociąć ten nożyk. Trochę tnie papier, ale tak. Co to za cięcie? To jest po prostu. Nie chcę ciąć. Test uderzeniowy to nawet nie ma szans żadnych, żeby on przeszedł po prostu. Trochę się wrzyma, bo jak popatrzyłem pod mikroskopem, to ostrzenie pod mikroskopem wygląda całkiem ładnie. Szczerze mówiąc, jakby nie ma się do czego przyczepić, ale ostrości on nie ma. Waga tego noża w całości to jest 193 gramy. Stal 440 typu C. Podejrzewam, jest to dość dobra stal, używana nawet na zachodzie. Amerykanie, niedawno oglądałem filmik z takim producentem, który robi noże składane, teraz są na topie, no nie, no to on też używał tej stali 440 typu C. Ona ma bardzo dobre parametry tnące, no i ABC, no to ten A jakby mniej rdzewieje, C jakby z tej grupy rdzewieje najbardziej. Tutaj pod mikroskopem znalazłem chyba w jednym czy w dwóch miejscach rdze już na ostrzu. Trzeba ją po prostu będzie zostrzyć całkowicie, bo w tym miejscu przy ostrzeniu będzie
będzie wam pękało, pękało i pękało po prostu. O. Widzicie? Zobaczymy. O. Będzie widać, czy nie będzie. Jak to jest ostrzone, że tutaj w tą stronę poszło to ostrze, no to tego pewnie nie będzie widać. Nie ma szans, żeby to zobaczyć. O. A tak to zobaczymy pod mikroskopem zaraz. Aha. Powiedziałem stal 440 typu C. Twardość od 57 do 59 Hz, czyli od 57 do 59 punktów w skali Rockwell, czyli jest dość twarda. Taka, najbardziej lubię ten przedział do 60, jeszcze 61, bo już powyżej to są stale bardzo twarde, kruche. O, wszystko ogólnie na świecie, co jest ostre, tnie i rwie, to rdzewieje. Przepraszam, tutaj niby stal jest nierdzewna, ale ta typu C też rdzewieje. Bardzo popularna, mimo tego, że Chińczyk, to się zdziwiłem, że jest zrobiony z takiej stali. No zobaczymy, spojrzymy pod mikroskopem. Teraz włączę mikroskop, pokażę i może mniej będzie z filmu z samego hełtania, bo to jest nieciekawe, natomiast po każdym kamieniu będę przejeżdżał pod mikroskop i pokazywał wam, jak to ostrze wygląda. I na koniec, co będziemy używali? Chińskie diamenty, tutaj jest założone 500 z 250 na gradację 200-400, w ogóle nie będę korzystał z tego kamienia, bo on dość duże bruzdy robi w materiale, od razu zacznę od 500. Szlifowania tutaj jest niedużo. Kąt około 20 stopni będę używał, bo takie noże myśliwskie to powinno się ostrzyć od 18 do 22 stopni na jedną stronę. Ja chyba dam 20. Jeszcze myślę. O. I co my tutaj mamy? Jaki zestaw kamieni będziemy używali? 500, Chińczyk, diament 1000. Mam papier ścierny 2000. Jeżeli będzie jakieś wykruszanie pod mikroskopem, pod 1000, po tysięcznym diamencie, zobaczymy, zbadamy, jak to wygląda. I mam kamień taki, patrzcie. Niezły to już jest, to są już niezłe kamienie. Gradacja 6000. Będzie to widać, czytajcie, jakie to jest firmy. O, kilka razy go używałem, niezły kamyczek. No i oczywiście skórka. I zobaczymy, test uderzeniowy, musi przejść ten nożyk. No i zobaczymy, jak po ostrzeniu będzie ciął. O. Teraz pod mikroskop dodamy. Dam go pod mikroskop, przejrzymy, jak on jest ostrzony. Poczekajcie, sprzęży mikroskop z telefonem. Zobaczymy, co my tutaj mamy. O, tak. Łapniemy. O, ostrość nawet jest niezła. Także patrzcie, jak to wygląda. Jak wygląda ten szlif. Szlif fabryczny, gdzie siedzi koleżka z Kośnooki i ręcznie szlifuje te noże. Tutaj mamy jakieś wykruszenie już jest. Co tutaj dalej? Tutaj też mamy wykruszenie. Widzicie? Spróbuję lepszą ostrość łapnąć. O! Teraz jest nieźle. Tutaj to wykruszenie, ale widzicie,
Tu jest też wykruszenie i rdza. Ta plama. Co my mamy tutaj dalej? Tu jest też wykruszenie. Tu jest też wykruszenie. Nie wiem, na jaki kąt on jest ostrzony, ale na jakiś bardzo duży. Tutaj jest czubek tego noża i zobaczmy jeszcze drugą stronę. Jak wygląda druga strona? Może troszeczkę nawet. O. Nawet troszeczkę powiększymy. Tak, żeby oczy nie bolały, to będę przesuwał i zatrzymywał. O, widzicie. Czyli wygląda całkiem nieźle to ostrzenie. Jest niezłe. Ale papieru ten nóż ciąć nie chce. Gdzieś tu jeszcze widziałem taką plamę rdzy na ostrzu. Tutaj nie wiem, co tu jest. Tak wygląda całkiem nieźle. Te bruzdy nie są takie głębokie. Tutaj jedna gradacja przy ostrzeniu była używana. Jakiejś tam szlifierki kamiennej na kamieniu ostrzony na dość wysokich obrotach. Tutaj już jest nierówno. No i ta końcówka tego nożyka. O. Także tej rdzy znaleźć nie mogę. O. Tak to wygląda. To ostrze. O. Widzicie, może żeby zobaczyć, kilka razy stuknę, kąt duży, a zobaczymy, czy to się wykrusza, czy zagina. Gdzie to ostrze jest? O, widzicie. Jakich szkód narobiłem, bo on był. O, widzicie, od uderzeń co się dzieje. Kruszy się po prostu. Czyli dość twarda jest. Może ma te 59 palce. Uderzenia, bo kąt nie wiem jaki tutaj był, 15 stopni może. To taki nożyk bardzo szybko się tępi, dlatego on nawet papieru nie chciał ciąć. O. Odginało się to wszystko. Ale nam to jest bez znaczenia. Prasowało się wszystko. Gdzieniegdzie pękło, gdzieniegdzie. Gdzieniegdzie się wykruszyło. Dobra, wyłączę to nagrzew. Wyłączę. I tutaj to jest. Tak, dobra, zakończyliśmy. Teraz wyłączymy ten mikroskop. Fotkę zrobił, nagrywanie leci i spróbujemy. Aha, dobra.
Odłączymy, jeszcze zobaczymy, jakie mamy kąty tutaj. Wyjdę z tego programu. O, tu jest poziomiczka. Tu jest poziomiczka. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Osiem pokazuje. Wyskalujemy. Dobra, wyskalowało się. Teraz dokręcimy. Nożyk mamy, kamień. Kamienie pomierzyłem, których będziemy używać mniej więcej. Wszystkie są takie same, co nam tutaj pokazuje. Pokazuje nam tu 18 i 8, 9, tak skacze pod 19, 19 stopni. Centralnie położymy komóreczkę. No o, centralnie, mniej więcej równo, tu jest równo. O tak, nie wiem, czy wam będzie widać, 19 pokazuje, od 18 do 19, 18, 22, no dobra, niech będzie 19, zobaczymy. Później najwyżej jeszcze podgonię trochę. Zaczniemy od 19 stopni. I jedziemy, kamień jest brudny i suchy, bardzo, tutaj trochę go poczyszczam, troszeczkę, on musi odmoknąć, bo o, od razu puszcza. Oliwka oczywiście Bambino, ale jakoś nie chcę puszczać tutaj. Będę otrzył do pojawienia się drutu z drugiej strony. Jedzie mi tu praktycznie po ostrzu. Jedzie mi tu po ostrzu. Dobra, teraz się rozłączę. Jak skończę tą 500, to się włączę.